Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tych, którzy przyszli tutaj specjalnie na pokaz grupy teatralnej i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Więc chciałabym przywitać wszystkich Państwa i zaprosić na pokaz grupy teatralnej, która pracowała w Bychawskim Centrum Kultury przez ten rok, od września, ale dziewczynki kazały mi powiedzieć, że wcale cały rok nie pracowałyśmy nad spektaklem, tylko kilka miesięcy, bo przez pierwszych parę miesięcy po prostu oswajałyśmy się ze sceną, robiliśmy dużo ćwiczeń teatralnych, a później rzeczywiście został wybrany tekst. I teraz bardzo mi miło, że mogę Państwa zaprosić na ten spektakl, który się nazywa Jak kura pazurem. I bardzo bym prosiła, żeby, jeżeli jest taka możliwość, odłożyć wszystkie widelczyki, talerzyki i szklaneczki na te pół godziny i zwrócić się twarzami do naszych aktorek, młodych aktorek i je bardzo wesprzeć, bo jest to nasz pierwszy pokaz. I żeby się dziewczyny nie stresowały, to przywitajmy je i dajmy oklaski. Tak. Zapraszamy. Hey!
Gospodarce była straszna awantura. Ojej, ojej! Kundę rekomendował, oberwał gospodarza.
muszą być niedaleko. A ta strasznie duże łapy ma ta lisica. Nie! Spokojnie. Nie, 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 nie,
Mogliśmy stworzyć tutaj grupę teatralną. Dziękuję wszystkim rodzicom zaangażowanym w pomoc i w uszycie kostiumów, bo to wszystko jest sprawa babć, mam, nie wiem czy tatów też. Dziękuję też pani Marlenie, no i nie pamiętam nazwiska. Pani, która prowadzi tutaj zajęcia plastyczne i pomagała nam też w... Marzenie, o! Marzenie. No właśnie, ja i mój problem z imionami. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję dziewczyny. Szanowni Państwo, ja też bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, jestem pod... naprawdę pod niesamowitym wrażeniem. Moje gratulacje dla młodych artystów. Mam nadzieję, że kolejne spektakle będą również na tej scenie przedstawiane. Jeszcze raz naprawdę, naprawdę serdecznie, gorąco wam dziękuję i gratuluję. Raz. A od nas taki słodziutki upominek. Mam nadzieję, że i kurka lubi słodycze, i lisek. Także i ten ślimaczek. Lubi ślimaczek słodycze? Proszę. Nie wiem, zobaczysz. Na pewno są dobre. Ekologiczne. Takie słodycze ekologiczne. Dziękujemy bardzo. Bez ziemniaków te słodycze. Thank you.
Jeszcze raz ogromne brawa. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy na ciasteczko i jeszcze jakieś poczęstunek.